na konferencji pomeczowej. Proszę o podsumowanie spotkania pana Radosława Mrożkowskiego. Dzień dobry państwu. Cóż po takim meczu można powiedzieć? Na pewno plus, że mamy 3 punkty. To jest wartość dodana i z tego się bardzo cieszymy. Natomiast jeżeli spojrzymy na cały mecz, to no trochę nam dzisiaj też dopisywało szczęście, bo mogliśmy ten mecz zakończyć inaczej. Ale zespół walczył do końca. Były problemy w szczególnie drugiej połowie, gdzie robiliśmy zmiany i to wszystko nam uciekało, jakieś drobne kontuzje. Tutaj na pewno plus dla zespołu, że do końca potrafił jeszcze tą jedną indywidualną akcją Rybickiego zdobyć komplet punktów. Dziękuję. Witam na konferencji pana trenera Marcina Brosza. Proszę o podsumowanie spotkania. Na pewno mecz, wynik dzisiaj przegrywamy spotkanie, ale wynik mógł być różny. Do końca walczyliśmy o to zwycięstwo. Zostaliśmy skarceni w 90 minucie rzutem karnym. Na pewno to nie są przyjemne rzeczy i zdajemy sobie z tego sprawę, że gdzieś te punkty nam uciekają, które wcale nie musiały uciec. Natomiast taka jest piłka, jeżeli się nie wykorzystujemy, największe pretensje mamy dzisiaj do siebie i sytuacji mieliśmy multi, grając w ekstraklasie, jeżeli chcemy się utrzymać, musimy sytuację wykorzystywać i musimy zrobić wszystko, żeby zwiększyć skuteczność pod bramką przeciwnika. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy są jakieś pytania? Panie trenerze, ta 23 minuta, ta kontuzja, było widać, że ona was w ogóle przestawiła. Do końca pierwszej połowy już gry nie było. No tak, to są takie decydujące momenty, jak gdyby one decydują o przebiegu spotkania przez kolejny następny minut. Podobnie było na Lechu Poznań, gdzie Damian szedł i się bramki posypały, bo musieliśmy jak gdyby dwie zmiany zrobić w jednym. Dzisiaj również Mateusz, który grał nieco spotkanie jako defensywny pomocnik, musiał przejść na prawą obronę, wszedł Artis. Te dwa nasze niewymuszone błędy spowodowały, że do przerwy schodziliśmy z bagażem jednej bramki na in minus. I na pewno to był ten moment, który spowodował, że ta druga w drugiej połowie musieliśmy gonić, a nie walczyć o zwycięstwo od razu. Łukasz Parwicz, serwis IGOR.pl. Z perspektywy trenerskiej, jak pan ocenia, był rzut karny? Staram się nie oceniać takich sytuacji. Żyjemy wszyscy adrenaliną i nerwami. Jedyne pretensje, jakie ja mam na teraz do pana sędziego, to jest o te 6-7 minut, które dał odpocząć Widzewowi w momencie, gdzie naprawdę myśmy prowadzili grę, gdzie zawodnik Widzewa leży, ma skurcze. Po 4 minutach pan arbiter do mnie podchodzi i mówi, że jest gaz. Jeżeli by automatem stwierdził, to rozumie to. Oczywiście nie ma żadnych pretensji. Natomiast po 4 minutach leżenia zawodnika na boisku on dopiero podchodzi, woła mnie do siebie, informuje, że będzie przerwa. I to był ten moment, uważam, taki, który dał odpocząć zawodnikom Widzewa, bo to był ten fragment spotkania, w którym mieliśmy przewagę i ta bramka wisiała w powietrzu. Natomiast rzutów karnych nie chciałbym oceniać na gorąco. Proszę. Ale tam rzeczywiście był gaz? Czuliście coś? Sędzia stwierdził, że jeden z moich zawodników i zawodników Widzewa poinformował ich, że coś tam się dzieje z gazem. Czy jeszcze jakieś pytania? Ja mam pytanie jeszcze o kontuzję zbudzenia Piotr czy spadł coś poważnego, czy nie? Przyjechał Damian teraz, natomiast tam jest podejrzenie wstrząsu mózgu. No i szwy ilości nie podam, ale to rozcięcie jest dość znaczne. To jest w miarę poważny uraz, bym powiedział. Czy to jest uraz, który może wyeliminować w przyszłym tygodniu? I tak go eliminuje, ponieważ jest klauzura, w której Damian nie może zagrać przeciwko swojemu klubowi. A jeśli chodzi o Jana Polaka, jego nieobecność, czy coś poważniejszego? Nie. Pamiętam, Janek przyszedł do nas jakby bez okresu przygotowawczego. Te 4 mecze zagrał i był mocno wyeksploatowany. On dalej jest ważną częścią naszego zespołu i na pewno będzie brany pod uwagę na Legii Warszawa. Czyli nie ma kontuzji, tylko... Nie, tak. Jeszcze jakieś pytania? Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję.